Panie marszałku, panie premierze, szanowny, czcigodni panowie pełniący najwyższe urzędy w państwie, Wysoka Izbo. Konfederacja nie biła brawa, mimo że tyle pięknych słów padło dzisiaj. Pan premier powoływał się na duchy wielkich poetów, pięknych Polaków, Norwida, Trzebińskiego. Mnie się przypomniał inny, nasz mały wieszcz, Gałczyński. Mi się przypomniał, pamiętacie państwo, któż to tak z nieba śnieżkiem pruszy, dyć oczywiście pan wojewoda. I potem dalej to leci pod koniec. Hej, tam w Warszawie jest pan minister, młody i taki miły. Przez okno rzuca spojrzenia bystre, bo chce, by dla ciebie były zimą sopelki, śniegi i lody, wszystkie zimowe wygody. Jeżeli tedy sanki usłyszysz i dzwonki ich tajemnicze, wiedz, to minister w skupionej ciszy nacisnął taki guziczek, że gwiazdki dzwonią i gwiazdki lśnią nad miastem i nad wsią. Takie to było przemówienie, wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z lat 30. Jakże proroczy jesteście bowiem zaprawdę, szanowni, grupą rekonstrukcji historycznej sanacji. I dla pana to komplement. Nad pańskim biurkiem, panie ministrze, wisi naturalnej wielkości, jeśli dobrze pamiętam, Kostka Potocki z piekła rodem, wielki mistrz wielkiej masonerii w Polsce, więc dla pana to są najlepsze wzorce. My się od nich odżegnujemy, my je potępiamy. Szanowni państwo, ogrom spraw. Jedno zdanie tylko wypowiem. Mówili tu o obronie życia ludzie, którzy zamietli pod dywan sprawę bezpieczeństwa życia ludzkiego. Mówili o bezpieczeństwie narodowym ludzie, którzy jego gwarancji upatrują w sprowadzaniu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej. I to jest zdrada? I to jest zdrada? Ale Wysoka Izba oswoiła się z tą fałszywą doktryną bezpieczeństwa narodowego do tego stopnia, że nikt nie reaguje. Pan minister finansów, już nieobecny, to jest obraza Wysokiej Izby, proponować, żeby poparła kandydaturę, z całym szacunkiem dla nieobecnego, a dla polskiej opinii publicznej anonimowego ministra, żeby proponować kolegę szanownego pana premiera. O, jest pan minister, wychyla się, z całym szacunkiem. Mówimy o panu ministrze Kościńskim, któremu biografia zaczyna się około 50. To jest obraza Wysokiej Izby proponować takiego ministra. Sięgnijmy do korzeni. Mam nadzieję, że posłużą temu pytania, których nie dane mi było dzisiaj zadać. Głos zabierze za parę minut inny przedstawiciel naszego klubu. Do usłyszenia w pytaniach bieżących.